Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych po tym, jak jeden z nich próbował założyć konto w banku, posługując się cudzym dowodem osobistym. Grozi im za to do 2 lat więzienia. Do jednego z leszczyńskich banków zgłosił się bezdomny 68-latek i chciał w nim założyć konto. Dowód osobisty, który okazał, wzbudził podejrzenia, a szybko okazało się, że nie jest to jego dokument. Na miejsce wezwano policję. Zatrzymany mężczyzna przyznał, że do założenia konta namówiło go 2 innych mężczyzn, którzy w zamian za to oferowali mu kilkaset złotych. 18 i 22-latek czekali na 68-latka w okolicach banku i także zostali zatrzymani. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Jak mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, 68-latek następnego dnia usłyszał zarzut posługiwania się dowodem osobistym, stwierdzającym tożsamość innej osoby. Natomiast 2 pozostałych mężczyzn usłyszało zarzuty podżegania seniora do tego czynu. Podejrzewamy, że nowo powstały rachunek bankowy w przyszłości mógł zostać wykorzystany dla celów przestępczych, dodaje Rzymełka.